Dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izba. Ja może rozszerzę pytanie mojego przedmówcy. Chciałem zapytać się, czy w nowo budowanych ciągach autostrad i dróg krajowych są zabudowane kanały technologiczne, które mogłyby posłużyć właśnie rozprzestrzenianiu sieci telekomunikacyjnych, zresztą nie tylko telekomunikacyjnych. A po drugie, jak dobrze usłyszałem z wypowiedzi pana posła sprawozdawcy, to przyrost o około 10% dostępności do szerokopasmowego internetu przekłada się na wzrost produktu krajowego brutto jak 10 do 1 czy 1 do 10, więc 10% zwiększyła się dostępność, 1% wzrost produktu krajowego brutto. Więc chciałem zapytać w kontekście tej informacji, w którym miejscu jesteśmy jako Polska, a więc jaka przed nami perspektywa przyrostu tej dostępności, w jakim przedziale czasowym i jakich nakładów należałoby ponieść, żeby to nasycenie rynku dostępności do szerokopasmowego internetu było przynajmniej na poziomie średnio rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. Dziękuję.